Cześć, witajcie na kanale Lubuski Feder. Witajcie w kolejnym filmie. Jak słyszycie, jeszcze troszeczkę jestem przeziębiony. Wiecie, taka pora już. Grypy, katarki i te sprawy. Jak widzicie, nowa woda. Jest to jezioro Włochowice, inaczej zwane bodajże Glibiel. Dzisiaj walimy na klasyka. Miała być metoda, ale z tego co czytałem, jest tutaj strasznie głęboko, wam powiem. Bodajże 14 metrów, a w niektórych źródłach nawet w najgłębszym miejscu ponad 15 metrów. Średnia tego jeziora to około 7. Także głęboko dzisiaj łowimy. Coś tu się poplątało. Niestety. Także składamy zaraz wędeczkę sobie, jedną, drugą. Zakładamy koszyczki. Dzisiaj łowimy sobie na taką zanętę, powiedzmy, pomieszaną z ziemią, ze zdechłymi białymi robaczkami, a na haczyk pójdą rozmrożone białe robaczki. Oczywiście nie nastawiam się jak zwykle na duże ryby tutaj. Jestem tutaj pierwszy raz, więc nawet nie wiem, czy ja w dobrym miejscu, tak szczerze mówiąc, łowię. Bo później po publikacji filmu ktoś napisze standardowo, że nie w tym miejscu, mogłeś iść tam i tam i tam, ale to wiecie jak to jest. Człowiek pierwszy raz jest, to jakaś rybka się rzuca, także może tragedii nie będzie. Także jedna wędka już uzbrojona, drugą muszę przerobić. Tam jest koszyk na metodę. I tyle, zaraz sobie wygruntuję łowisko, zmontuję drugą wędkę, zarzucę i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, 3 godziny łowienia za mną, kompletna cisza, nic się nie dzieje. Jest zimno, mglisto, szaro, buro, ogólnie bardzo nieprzyjemnie. Zmarzłem już strasznie, już stwierdziłem, że sobie wstanę, porobię wam troszkę przebitek. Bo już prawie zasypiałem na tym krześle. Już dla beki rzuciłem nawet metodę. Ale kompletnie żadnych wskazań, nic się zupełnie nie dzieje. I tutaj rzucałem, i tu. Cały czas obławiam, powiedzmy, ten sam odległość, tą samą, ale w różnych miejscach. No ale nic się nie dzieje, kompletnie nic. Niestety. Także zobaczymy, myślałem, że dzisiaj jakieś słoneczko wyjdzie, jakaś lepsza pogoda będzie, ale w ogóle te słońce coś przez te chmury się nie chce przebić. Zobaczymy, jeszcze 5 godzin łowienia przede mną. Bodziej tak posiedzę sobie tak do godziny 15. Mam nadzieję, że coś się wydarzy. Jeżeli coś się ciekawego wydarzy, to na pewno zobaczycie. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będzie dzisiaj krucho, niestety. I trzeba będzie wrócić o kiju. No i mam nadzieję, że ta pogoda się poprawi, bo normalnie zmarzłem strasznie. Chcę, że człowiek przeziębiony. Jeszcze bardziej się dzisiaj dobije na tych rybach. To dzisiaj w ogóle nie mam weny do tego łowienia. Zacznijmy od tego, że za bardzo to mi się na te ryby dzisiaj w ogóle nie chciało jechać. No ale jak już się powiedziało, że będzie się chociaż ten jeden odcinek w tygodniu raz wrzucać, no to trzeba. Powiedziało się A,
trzeba powiedzieć B. Także walczymy, trzęsę się jak galareta, jakbym się czegoś bał, ale to z zimna. A czy coś wpadnie, to się okaże. Także do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie, ile tutaj przy brzegu. I to się ciągnie i ciągnie, ile tu jest chaszczy pod wodą. Ile tej roślinności. No jeżeli to faktycznie jest, powiedzmy, to na całym zbiorniku, to ja się nie dziwię, że nie mogę nic złowić. Bo ten koszyk jak opada na dno, obojętnie czy to koszyk od metody, czy z klasyka, to ten koszyk tam ginie razem z przynętą. Ja już sobie założyłem tutaj na obie wędki takie popki, żeby tą przynętę troszkę podwyższyć. No ale jest kaszanka, niestety. Przyjrzałem sobie tą wodę w internecie, w sensie rozkład głębokości na tej wodzie, jak to mniej więcej wygląda. No to jeżeli wierząc zapiskom, co piszą, to tu, powiedzmy, na środku tej zatoczki, bardzo dużej zatoczki, na środku jest 15 metrów. Tutaj bliżej jest 10, 7 i tak schodzi do brzegu. Tam gdzie jest plaża, tam daleko, nie wiem czy widzicie, jest około 5 metrów, może tam byłoby lepiej, no ale ja już nie będę się przenosił, wiadomo, bo to za dużo rzeczy człowiek przy sobie ma. Także jeżeli dzisiaj nic się nie wydarzy, to następnym razem spróbuję uderzyć właśnie gdzieś tam. Nie wiem, czy będzie jakiś dojazd, bo w sumie tutaj parking. O, to jest po tej stronie dla wędkarzy. A czy jest gdzieś tam dalej, to ciężko powiedzieć, raczej nie sądzę. A nie chciałbym się też na straż leśną złapać. To od razu mandacik gotowy, wiecie jak to jest. Także już nie kombinujemy, dzisiaj siedzimy na razie tutaj. Jak wspomniałem wcześniej, efekty bardzo mizerne. Wędki martwe, trupy. Cały czas na tej wodzie coś tam się pokazują, jakieś kółka, ale co z tego? Może na spławik tutaj, albo na jakąś małą tyczkę, człowiek by połapał jakąś drobnicę z jakimś niewielkim gruntem, żeby z przynętą nie schodzić tak w te chaszcze. No ale no nie przesadzajmy, no to nie jest woda tylko na spławik, no. Myślę, że z gruntu na pewno coś tutaj idzie złapać. Zobaczymy, może faktycznie złą lokalizację wybrałem dzisiaj. Może właśnie tam, gdzie się ludzie kąpią w okresie letnim, na tym zwężeniu byłoby lepiej, ciężko powiedzieć. Myślałem, że połapię dzisiaj troszkę płotek. Rozwinąłem nawet siatkę, żeby wam na koniec, powiedzmy, tej sesji, jak to nazwę, pokazać wam tą drobnicę, te ryby, co złapałem. No niestety, siatka mokra, a ryb w siatce zero. No nic, walczymy dalej. Także jedyny plus całej wyprawy
końcu wyszło słoneczko, jest ciepło, super, można posiedzieć. Zobaczcie tej moczarki, chyba moczarka się nazywa. Masakra. Piękna pogoda. Piękna woda, no ale niestety coś z rybami lipa. Jedziecie kiedyś na ryby, to uważajcie na te pomosty, bo powiedzmy one są w takim stanie, w jakim są, trzeba uważać, deski się trzęsą, pękają, tu jedna deska już niestety wpadła do wody, tylko nogą delikatnie nacisnąłem, także no trzeba uważać, ja tutaj się jakoś rozłożyłem po tej prawej stronie, ale generalnie to się tu wszystko trzęsie. Tu jest obok, powiedzmy, był jakiś taki pomost, ale już go nie ma. Tam dalej jest w troszkę lepszym stanie, no generalnie te pomosty to wiadomo, nie urywa, także trzeba uważać. Z okazji, że nic się nie dzieje, chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja już mówiłem o tym w którymś filmie, ale dzisiaj też jest okazja, żeby o tym przypomnieć. A mianowicie, jeżeli tak jesteście rozłożeni jak ja dzisiaj, na takim wąskim pomoście, w dodatku średnio pewnym, gdzie wszystko się trzęsie, skrzypi, bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Po pierwsze, zauważcie, że ja tutaj po swojej prawej stronie mam tylko wędki. Tu na tej drugiej nodze mam zamontowaną swoją pierwszą półeczkę, gdzie zazwyczaj ona jest po lewej stronie. Tu mam walizeczkę z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami do wędkowania, a po lewej stronie mam tylko półeczkę montowaną oczywiście na tej nodze, ale mam ją odchyloną, także w razie czego jakby to wszystko się tutaj, kurczę, nie wiem, waliło, miałbym lecieć do wody, do tędy. Mogę sobie śmiało, proszę bardzo, pyk. 2 sekundy i opuszczam swoje stanowisko. I wychodzę na zewnątrz, także pamiętajcie o tym, bezpieczeństwo na rybach. To jest coś, o czym nie możecie zapomnieć. Tym bardziej, jeżeli jeździcie na ryby sami, bo jeszcze we dwójkę to wiecie, jest pół biedy. Zawsze kolega, koleżanka zawsze pomoże wyjść, ale jeżeli jesteśmy sami na takim dziurawcu, gdzie wszystko się trzęsie, skrzypi, to naprawdę trzeba uważać. No więc przerzucamy sobie obydwie wędki po raz 30 bodajże. Bo 40, już nawet nie liczę,
bo to i tak dzisiaj nie ma to zupełnie znaczenia, bo nic się kompletnie nie dzieje. Więc nabijamy sobie koszyczek. O! Robaczki nawet nie tknięte. No, zestawie nie będę mówił, bo to najprostszy zestaw, jaki może być. Żyłka główna, koralik, skrętka, łącznik szybkiej zmiany przyponów, przypon główny, robaczki. I takie coś leci do wody. Na metodę oczywiście. Coś podobnego. Wiem, że tutaj sobie o przygotowane mam już skisłe masełko. Ostatnia deska ratunku. Podejrzewam, że i tak się nic nie wydarzy w tej kwestii, ale... O, skisłe masełko. Troszkę zanętki. Przynęta do środka, wygniatamy. I taki zestawik trafia do wody, a rybki nie chcę brać. Niestety, albo jest tej moczarki tutaj faktycznie tyle, że ten koszyk ginie w tej wodzie. Albo już sam nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale ryby po prostu nie chcę brać. Dobra, Krzysiu sobie jeszcze łowi, a my powoli będziemy się żegnać. Jak tam, Krzysiu, złowiłeś coś? Co? Złowiłeś coś? A bez p***! Spokojnie. Nie będziemy go denerwować. Słuchajcie, wierzcie lub nie, ale już piąty raz nagrywam dla was zakoń... Bo cały czas tutaj z góry kasztany lecą, już w łeb dostałem z dwa razy. Także masakra. A więc kończymy tą dzisiejszą wyprawę wędkarską i tą antyreklamę wędkarstwa. No niestety mimo usilnych prób no nie udało się dzisiaj dokopać do żadnej jakiejkolwiek ryby małej, dużej, średniej. Sami widzieliście, ile udało się dzisiaj złowić. A w zasadzie nic nie udało się złowić. Myślę, że największy ból tej wody to są te wodorosty, ta moczarka. Moim zdaniem ona pokrywa całe dno tego zbiornika. I jak taki koszyk od metody, znowu, jak taki koszyk od metody, czy od klasyka wpada na dno w takie chaszcze, no to, no słuchajcie, no siłą rzeczy, no ryba nie jest w stanie zlokalizować tego koszyka, już tym bardziej przynęty. Stąd ten brak brań, brak wskazań, czegokolwiek. Także jeżeli dzisiaj jakieś, liczyliście na jakiekolwiek ryby, to bardzo was przepraszam, no niestety takie filmy też będą się pojawiać na kanale. Cóż, co poradzić. Już następne trzy wyprawy, myślę, to będzie metoda. Po metodzie 3-4 razy pojedziemy z klasykiem gdzieś nad rzekę. I takie są plany na najbliższe tygodnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, to zapraszam do oglądania. A dziś dzięki już za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.